No cześć, ostatnio było mało PvP, więc teraz zagramy z Rokim i znowu na tej samej mapie. Także idealnie, idealnie się nam to układa. No sorry, że taka mała różnorodność, ale co zrobić? Z systemem nie wygrasz, jak to powiedział mój kuzyn, który nie może przebrnąć przez angielski. No dobra, gramy. Znowu będziemy latać na Nimbusie. Na tej miotle. Black fun. Życzymy sobie miłej gry i tak dalej, ale wiadomo, że chcemy go rozwalić tak, żeby po prostu przy następnej grze ladderowej zaczęły mu się ręce trząść i zaczął się pocić. Ale tak to ten, tak to ogólnie to uprzejmie. Żeby on mnie zaraz nie rozwalił. W końcu Rocky, nie? Co my tu mamy? Dobrze. Temperatura 54 stopnie. Na procesorze. Można nagrywać. Jest noc. Słyszałem zwiat po gatewayu, jak widzicie, tym razem. I też otworzę w miarę tak normalnie, chociaż. No dobra. Jeszcze nie wiem, co zagram. Zobaczymy, co on tam robi. Chociaż trochę mnie korci, żeby spróbować takiego otwarcia, że robi się najpierw se. Możesz ty, że robi się najpierw sentry, a potem już ekspandzik, znaczy ekspansję i tyle. Goń go! Ja tak na serio to chciałem sobie Benetic Score postawić tą propkę. Inaczej bym go nie garił. Nie warto. No ale męczy. No tak, przecież, o Boże, mogłem się domyśleć, mogłem się domyśleć, że on jest górny lewy róg, jak tak szybko do mnie przyjechał. Dobra. Lekki błąd. Tak już bym wiedział, co on tam robi. No i co tu masz? Drugi gateway. O, i sentry, więc on może zagra to otwarcie właśnie z ekspandzikiem. W sumie to się do niego nawet przebiegnę. No, zwłaszcza, że tutaj probę widzę, tym, że w ogóle nie powinno być tutaj żadnego większego podstępu z jego strony, typu szybkie gateway, tylko no tak, no myślę, że na 90, no dobra, 70, 80% gra ekspansji. No bo co innego miałby robić? Chociaż kurczę, wydobywał ten gaz tak twardo. Nie, no, ekspansja. To ja już wszystkie chronobusty będę, znaczy wszystkie, no większość chronobustów na pewno będę wydawać na proby, na robotniku, żeby uzyskać jakąś tam przewagę ekonomiczną. Stalker jeszcze tak asekuracyjnie się tutaj przebiegnie, bo w sumie w PvP nigdy nie wiadomo. No, ale jednak on do mnie się nie zbliża niczym, nie powinien. No już przyleciał halucynacją, tylko już ma 100 energii, już leci. Już, już wszystko wie.
Taki doinformowany lubi być. No ja też będę za chwilę. Teraz co chwila będziemy patrzeć, co jeden gra, co drugi gra. No jest ekspansja. No ja nawet mam szybciej swoje. Myślałem, że będę mieć trochę później. No ale tutaj już akurat bez jakiejś rewelacji. Jeszcze szybciej zająłem gazy w naturalu. Zająłem je nie dlatego, że muszę je zająć, czy też powinienem, ale no jednak w PvP ten gaz jest bardzo istotny i na przykład na Terana bym tak szybko ich nie zajął. No chyba, żebym tam określone build, zagranie grał. Ja myślę, że to mi się akurat w miarę opłaci, mimo że trochę mniej będę mieć mrał przez chwilę. Bo potem będę mieć więcej archonów i innych takich, wiecie, gazożernych jednostek. To ma sens. Oj, zapomniałem o Forge'u trochę. Ulepszenia się powinny robić. 4 centry to wystarczająco na PvP, żeby sprawdzać co chwilę co gra przeciwnik. Nawet w PvP się tyle robi zazwyczaj. Znaczy ja nie robię, ale ja gram trochę dziwnie. O! O! On jednak przyleciał do mnie tym swoim obserwatorem. No to dziwne, bo... Okej. Okay. Było trochę dziwne. Nie dosięgniesz, Stalker? No dawaj. Nie. Nie chcę współpracować. Kanon... Idę kolosów. O, będziemy się bawić w kolosy, jak chcesz. Jedyny błąd do tej pory taki, że mogę powiedzieć śmiało, że to błąd to z tymi ulepszeniami, bo powinienem je szybciej opracowywać. O, i tutaj jest jego obserwator. Dziwne, że latał mnie swoim obserwatorem, bo to jest trochę takie no... I co, ja teraz robię Dark Templary i on... Ojej! Nie złapałem, wiesz... A zrobię, jak nie zrobię, to będę żałował. Ale w głupim miejscu, to może trochę ten Dark Shine jest, no ale cóż. Nie, nic szczególnego nie ma. No właśnie, zauważył już tego tak szeregu. Także co, ale... To wszystko halucynacje? No trochę chyba przeholowo. Ale jeszcze chwilę poczekam i w ostatniej chwili zanuluję tego Dark Shrine'a, bo to go zmusi do robienia obserwatorów, przez co będzie mieć mniej kolosusów. Także jeszcze chwilę sobie tutaj się pobuduje ten budynek. Tylko muszę go... Dobra, już nie będę taki tutaj... Och i ach, do końca. Patrzysz, tylko już widzę, że nie sprawdza nawet. No dobra, solidnie to zaczyna wyglądać. Research complete. Ja też rzucę feedbacka, uwaga. Uff, poszedł. Znikał teraz. Teraz sprawdzamy, gdzie on zaekspował i myślę, że z plus 2 do niego podejdę. Ulepszeniem plus 2, chyba tak.
O, dobra, jest baza. Jakby tutaj mu od tego gazu trochę. O, wow. Ale dziabnął szybko. Oho. Dobrze. Bo ja osobiście tak nie lubię właśnie dużo siedzieć w bazie, tylko wolę jak jest akcja. I niby powinienem też, żeby była akcja, zrobić morfizma. Ale no, trochę mnie ta jego przewaga kolosusów niepokoi. Ale to wszystko da się jeszcze może tutaj jakoś zniwelować. O, już tutaj jest. Taki odważny. Zobaczymy, co będzie, jak tutaj wpadniemy z limitem. Dobra, zeloty mu do maina nie wybiegają. I niszczą to. Przede wszystkim to. Nie radzisz sobie, kolego, chyba. A jaki dzisiaj uszczypliwy jest to. O, ale znikły te kolosy. Magia. Nawet nadwyżki spalałem, kurczę, co się dzisiaj dzieje? Widzę, że agresja pomaga. Dobrze, GG. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Follow Indie StarCraft na YouTubie przede wszystkim teraz. Bye bye.